Jaka jest twoja prababcia? Moja prababcia jest naprawdę wspaniała. Pamięta wszystko tak naprawdę. Lubi opowiadać różne historie ze swojego życia. Zawsze daje nam dobre rady. Lublinie, a później zamieszkała w Żulinie. Lublinie na ulicy Pięknej. Na numer 14. Babcia jest w ogóle wspaniała, bardzo żywotna, w ogóle bardzo towarzyska, także no, babcia jest no, najlepsza na świecie, można powiedzieć. Z czym się pani kojarzy, pani babcia? Z ciepłym, z dobrym rodziną. To jest moja kochana babcia i życzę jej dużo, dużo zdrowia. No i chciałabym doczekać jej lat życia. Ja jestem tak wzruszona, że nie wiem, co powiedzieć, bo ja takiej wielkiej, wspaniałej rodziny to jeszcze nie widziałam. I gratuluję pani tej rodziny, bo widać, że niech jest tyle miłości do pani, ale żeby była ta miłość do pani, to musiała być przez lata miłość pani do nich. Do dzieci, do wnuków, prawnuków, prapawnuków i tych najmłodszych rozrabiaków, takich kochanych. Życzymy pani dużo zdrowia i takiej pogody ducha, którą w pani czuje i bardzo, bardzo dużo miłości. Proszę panią, życzę pani 100 lat mało, 115, żeby pani. Dziękuję serdecznie i z taką rodziną wspaniałą. Dziękujemy serdecznie pani za to, że pani taka jest. O naszej babci możemy powiedzieć tyle, że gdy byliśmy tacy, była. Gdy byliśmy tacy, była. Gdy byliśmy tacy, była. Gdy jesteśmy tacy, też z nami jest. To wydaje nam się w życiu jest najważniejsze. Miłość, szczęście, zrozumienie, rodzina. A z czym najbardziej kojarzy wam się babcia? Z pierogami, z wakacjami. W Żulinie. Tak, jak byliśmy młodzi do podstawówki chodziliśmy, to się co roku jeździło właśnie na żniwa. Siano, stodoła, no. Racuchy, pierogi. Babki z jagodami, olbrzymie pole, konie, gospodarstwo oczywiście. No radosne i życie dziecinne, takie po prostu nasze lata dziecinne. Pełna beztroska się. Szczęście. W tych moich latach, proszę państwa, to ja byłam artystką, grałam w różnych rolach. Ale nie się zrobiłam. Byłam taką narzeczoną pułkownika. Ten pułkownik bardzo był zadowolony. Ja się żadno ożenił. Jaka jest recepta na długo wieczność? Na śniadanie krupnicze, kieszonkę herbaty. Wszyscy synowie babci. Na obiad, proszę panią, kartofelki, sałatka, może być kapusta czy bigos. I kotlet albo schabowy, albo mielony. A później jeszcze kompocik. Szklaneczkę wypić. Może być sokiem malinowym, albo może z jarzynowym. Jarzynowy sok bardzo dobry jest. Tak. A miłość? Miłość też pomogła? Miłość tak. Pomaga. Owszem, bardzo. Jak on mnie kocha i ja jego kocham, to myśmy się bardzo kochali. To, żeśmy wykochali 6 dzieci, proszę pani. Jeszcze 100 lat, jeszcze 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze 100 lat, jeszcze 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze 100 lat, jeszcze 100 lat, niech